bezpłatnych opiece domowej, specjalne zespoły hospicyjne, lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, pracownicy socjalni, oczywiście cudowni wolontariusze odpowiadają za medyczne, ale również takie zwyczajne potrzeby, jak bliskość czy rozmowa. Tak jest. Pierwsze pola nadziei zakwitły w szkockim Edynburgu, zorganizowane przez fundację Marie Curie Cancer Care. Stamtąd też przywędrował do nas, do Polski, zwyczaj darowania żonkili osobom przyłączającym się do tej wspaniałej zbiórki. Polska historia pól nadziei zaczęła się przed 19 laty w Krakowie, dzięki hospicjum Świętego Łazarza. W 2003 roku akcja nabrała charakteru ogólnopolskiego i organizowana jest w kilkudziesięciu miastach. Jesteśmy, kochani, dzisiaj z wami, a wy jesteście z nami, co ogromnie nas cieszy. Bardzo, bardzo, dzień dobry pani, witam serdecznie, kłaniamy się nisko, żonkile rozkwitają. Tak jest, dziękujemy, że jesteście z nami. Jak widzicie, żółty kolor opanował dzisiaj Gdańsk, całe Trójmiasto, Pomorze. Ten żółty kolor to jest właśnie symbol nadziei, tak samo jak ten wspaniały wiosenny kwiat, czyli żonkil. Kochani, motocykliści zsiedli ze swoich srebrnych rumaków. Cześć, dzień dobry, bardzo dziękujemy, że jesteście z nami. No to przypomnijmy, pełen skład tych, którzy co roku wspierają nas swoimi wielkimi sercami. Richard North Poland jeżdżą na Harley'ach Wild Dogs, który powstał w sierpniu 2008 roku, gdy to kilkoro przyjaciół do tego czasu nigdzie nie zrzeszonych postanowiło, a co, a założymy klub motocyklowy i tak się trzymają. Grupa motocyklowa Glada, którą tworzą ludzie, na których jazda motocyklem i ja, tak, turystyka motocyklowa jest najważniejsza. Tak jest, Easy Petem, dzięki